Siemaneczko, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku Pet Simulatora X, w którym został dodany nowy update anime, w którym dodano multi coiny. I to jest taka najważniejsza, bo więcej zmian za bardzo nie wiem. Właśnie to jest najważniejsza zmiana. Party Gifta dodali, anime tego, a dokładniej to więcej nie wiem, co dodali, bo za bardzo się nie wczytywałem. Głównie to poszły zmiany w tym, w... jak to się nazywało? W... na Trading Plazie. O! A teraz dla przykładu na takim Cat Kingdom. Jak jesteś. I sobie niszczysz skrzynki, tylko nie tą. Ta ma na przykład 5 razy coiny na sobie. Ale patrzcie. Niszczymy coś takiego sobie. Mam dosyć słabe pety, więc trochę długo będzie szło, ale te wszystkie pety, te dwa dokładniej, wymienimy na takie. Bo przerabialiśmy je. Pootwieramy sobie te Lucky Blocki na tym odcinku. Na gemach też są takie mnożniki. Nagrywam to w trakcie eventu w Fortnite, bo właśnie jest oczekiwanie na event i to nagrywam w trakcie live'a z Fortnite'a. Także nieźle. Dlatego dzisiaj nie słyszycie gry, żebyście nie słyszeli w tyle Fortnite'a. Bo jesteśmy w trakcie eventu, który się zacznie zaraz. I to tak na szybko nagrywam. Ale teraz szybko lecą coiny, dzięki temu i się przez to tepamy na hardkorka, The Void. Będzie coraz szybciej się szło przechodzić tego hardkora, więc dla mnie nie ma problemu. Usunęli jesienny event. Dla mnie też nie ma to problemu żadnego. PSX hardcore, wchodzimy. Jeszcze mamy czas, żeby to nagrać, sobie ten odcineczek, więc możemy go długo nagrywać jeszcze. Dobra, lecimy. Jesteśmy na hardkorze. 100 razy coin. Okej. Okej. Rozumiem. 25 razy diament. Random mnożniki, to się nazywa random. Ulepszono ponoć antihaka. Ulepszono. A ten gość tutaj widać, że na cheatach leci. Widzowie, gość na cheatach leci autentycznie. Autentycznie na cheatach. Zgłosimy go. Jaki on miał nick? Subnit. Dobra. Nie lubię cheaterów. Nie przepadam za cheaterami. Przyszedł sobie człowiek pofarmić końcy, a taki gość na cheatach leci i wszystko niszczy mu. Chamskie to jest. I to tak szczerze chamskie to jest. Tutaj mi się przerabiają pety, które będą mi potrzebne. Nie convert, tylko view. Tutaj mam pety, które będą mi potrzebne. A teraz sobie przejdźmy na shopa zwykłego. I
Jakby co, jeżeli będzie zła jakość, to was przepraszam, ale jak już mówiłem, nagrywam to podczas streama. Więc jeżeli jakość się będzie czasem psuła, to przepraszam. Nagrywam to w wolnym czasie. Podczas streama. Gdzie się podziały takie bloki? Ponoć miały dalej być. Zobaczmy. Aha, ta skrzynka nie dostała coinów teraz. Czekajcie, widzowie, ja sobie jeszcze ubiorę te pety. Dobra. Czy dostanę na tej skrzynce w końcu boosta do coinów, czy nie? Czyli nie. Czyli widzowie, to będzie na tyle z tego odcinka. Bo taki króciutki odcineczek, co zostało dodane. Główne zmiany w sumie... Albo nie, jeszcze pójdźmy sobie na... tą Trading Plaza, zobaczymy zmiany. Ale widzicie, że się jakość tego kotka przeskakującego tutaj zepsuła. Taki jedyny malutki mankament, co mam do tego update'u, to ten kotek. Ponoć voice chat ma lepiej działać. Zobaczmy sobie, za ile będą dokładnie te pety. 19 minut. Ta widzowie już nie będziemy. Ponoć miało być jakieś rzeczy w Trading Plazie, ale to ponoć z voice z chatem miało być naprawione, ja nie mam. Także wracamy. I widzowie, to będzie na tyle z tego odcinka. Taki króciutki odcineczek. Bo nie ma sensu dalej go ciągnąć. Bo już nie ma nic więcej do pokazania. Właśnie tutaj są te lucky bloki. A na hardkorze ich nie mogę zobaczyć, więc... To będzie na tyle z tego odcinka. Dzięki wam za oglądanie, no i cześć. Naro.